Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Aśka Krzepkowska. Jestem brokerem do spraw nieruchomości w stanie Illinois. No i dawno mnie tutaj nie było tak samej, bo przeważnie mamy updates po angielsku, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, ale mamy ostatnio bardzo dużo informacji, bardzo dużo się zmienia w tej chwili na rynku nieruchomości i już pojawiają się pewne rzeczy, które niestety widzę, że... Kupujący są wykorzystywani w niektórych przypadkach i zmusiło mnie to właśnie do, do zrobienia tego wideo, żeby Was poinformować. Czego się tak naprawdę można spodziewać, bo bardzo dużo jest informacji oczywiście w tej chwili w mediach o tym, że coś się zmienia, coś tam mówią, ale nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi, no i jak to jest w praktyce. My, my się do tego, kochani, przy, e, e, przygotowujemy już od dobrego roku, jak nie dłużej. E, także te wszystkie zmiany były nam znane. E, cały mój team również a, ma przedstawione, jak to w tej chwili będzie się odbywało. E, rozmawiamy na różnych e, etapach o tym, na różnych etapach transakcji, jak możemy pomóc naszym klientom, ale też chcę, żebyście, kochani, mieli, tacy, mieli takie naprawdę łatwe, zrozumiałe wytłumaczenie tego, co się w tej chwili dzieje, bo gdzieś tam o czymś się mówi, ale to tak nie do końca wiadomo. Także przede wszystkim musicie wiedzieć, że od 17... Sierpnia, nie możecie już oglądać domów wystawionych na sprzedaż bez wcześniejszego podpisania umowy o współpracę z agentem, który będzie Was reprezentował w tej transakcji. Jest to niezmiernie ważne. Oczywiście przede wszystkim dotyczy to reprezentacji Was, bo jeżeli słuchacie mnie i czy wcześniej kupowaliście dom, to dobrze wiecie, że agent, który wystawia dom na rynek, to reprezentuje sprzedającego. Także albo kupujecie to bez reprezentacji e, zupełnej, albo kupujecie to z agentem, który Was reprezentuje w tej transakcji, który nad tą transakcją czuwa, e, który pomaga Wam zorganizować wszystkie e, kroki, które związane są z tą e, transakcją i który oczywiście też e, przygotowuje dla Was dokumenty e, i e, trzyma tą transakcję tak jakby w ryzach przez całe e, kolejne 30 dni, kiedy oczekujecie Waszego. E, e, waszej pożyczki, żeby była zaakceptowana. Także dosyć dużo tych wszystkich członów jest w tej transakcji. No i taki agent, który zajmuje się sprzedażą nieruchomości i reprezentuje kupującego miał do tej pory jego wynagrodzenie było pokrywane przez sprzedającego, ale oczywiście wiązało to się również z ceną, która była pracowana za daną nieruchomość. Te komisowe było odzwierciedleniem ceny, za którą ten dom, był się, ten dom był sprzedawany. Czyli przeważnie komisowe do tej pory wynosiło około 5%, za które, które pokrywał sprzedający. Płacił 2,5% do strony sprzedającej, 2,5% do strony kupującej. Natomiast od 17 sierpnia e, zmieniło się to, możemy to bardziej negocjować, oczywiście wiąże się też to z negocjowaniem e, oczywiście ceny, jak i komisowego. Także e, na dzień dzisiejszy, jeżeli będziecie podpisywali umowę, która mówi o tym, że zawiązujecie taką właśnie współpracę z agentem, który będzie Was reprezentował jako agent e, kupującego, to podpisujecie również, że zobowiązujecie się uiścić Około 2,5% mogą to być różne sumy, mogą to być sumy również e, e, pieniężne, takie typowo dolarowe na przykład. E, oczywiście a podpisujecie takie Zobowiązanie, że jeżeli agent, który będzie Wam pomagał w poszukiwaniach domu, który będzie Wam pomagał w przygotowaniu oferty, będzie oczekiwał za to wynagrodzenia. Tak jest praktycznie na całym świecie. Z jakiegoś powodu do tej pory w Stanach Zjednoczonych było to. Pokrywane przez drugą stronę, ale tak jak mówię, odbywało się to oczywiście kosztem ceny, którą płaciliśmy za nieruchomość. Także tak naprawdę zawsze to gdzieś tam było wliczone, tylko może inaczej było przedstawiane. Natomiast na dzień dzisiejszy, podpisując taką umowę z agentem, zobowiązujecie się do tego, że takie wynagrodzenie, jeżeli nie zostanie to pokryte przez drugą stronę, uiścicie wy. I tak jak ja uważam, że na dzisiejszym rynku mamy szansę, żeby sprzedający podjął negocjacje to też nie możemy zapominać o tym że domy które do tej pory sprzedawały się w MLS-ie miały wliczone komisowe dla agenta kupującego dlatego domy które nie będą oferowały domy które nie będą oferowały wynagrodzenia dla obydwóch agencji oczywiście Muszą brać pod uwagę to, że powinny być one wystawiane za adekwatnie niższą kwotę i oczywiście osoby, które będą chciały um, to komisowe dostać, będą musiały to adekwatnie przedstawić w cenie. Mam nadzieję, że e, i tak e, Wam to e, nie zagmatwam, bo jest to dosyć skomplikowane, ale chciałabym, żebyście wszyscy to zrozumieli. Najważniejszą e, rzeczą, która dotyczy tej całej sytuacji, to jest podpisanie właśnie tej umowy na samym początku, że zobowiązujecie się do uiszczenia e, opłaty dla Waszego agencji jeżeli druga strona tego nie pokryje. Oczywiście są różne metody, które w tej chwili stosujemy, aby jednak to nie wychodziło z kieszeni um, kupującego, który i tak jest obciążony dosyć dużymi kwotami, które należy zapłacić jak na przykład down payment, oczywiście koszta closingowe też są podzielane 50-50 pomiędzy sprzedających i kupujących. Natomiast najważniejszą rzeczą, o której widzę, że tutaj już miałam parę takich transakcji, gdzie klienci zadzwonili, zwrócili uwagę na to, czy oni na pewno są chronieni przez, przez drugą stronę i muszę wam powiedzieć, że Trzeba tego niezmiernie, niezmiernie pilnować. Mianowicie, w, na dzień dzisiejszy zmieniło się bardzo dużo. Zmieniła się w ogóle umowa o e, wystawienie domu na rynek czyli o to, kiedy kupujący, sprzedający, przepraszam, chce wystawić dom na rynek. E, wtedy oczywiście podpisuje umowę, która na dzień dzisiejszy jest absolutnie zmieniona, i bardzo ważne jest, żeby była podpisana taka nowa umowa. No i w tym samym momencie kupujący podpisuje umowę ze swoim e, agentem. Teraz przy złożeniu oferty. Najważniejszy dokument, który powinniście mieć załączony do waszego całego kontraktu, to jest to, czy sprzedający pokryje wasze agenta komisowe, jeżeli pokryje, to w jakiej wysokości? Jest to wszystko, oczywiście, częścią negocjacji, które się przeprowadza. Takie komisowe może być w całości pokryte, może być pokryte jego część bardzo bardzo ważne jest, żeby o tym rozmawiać ze swoim agentem. Bardzo ważne jest o tym, żeby taki dokument był przedstawiony. Pogwarantuję wam, że na pierwszych paru miesiącach przy tych zmianach niestety będziemy się spotykali z wyłudzaniem pieniędzy, które może się pojawić po stronie oczywiście agentów, którzy nie będą dołączali do swoich kontraktów odpowiednich dokumentów. Czasami może to się wiązać absolutnie z niewiedzą i, i brakiem takiego dokumentu. W momencie, kiedy będzie on nam potrzebny. Czasami, niestety, bo bądźmy sobie szczerzy, e, mamy również takich agentów na rynku, którzy są e, niestety e, wyzyskujący drugą, drugą stronę, albo e, ja to chcę o tym myśleć, że to są ludzie, którzy są bardzo zdesperowani z jakiegoś powodu. E, nie będą wam dawali formy, która będzie mówiła o tym, e, ile tak naprawdę pokrywa druga strona. E, to, że usłyszymy, ile oni nam pokryją, to nam nic nie daje. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o transakcje real estate. Wszystko musi być na piśmie. I dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że te przypadki już w pierwszym tygodniu zmian się pojawiły i niezmiernie trzeba na to zwracać uwagę, jest mi czasami naprawdę przykro, że widzimy takie sytuacje, że, że agent od strony kupującego nie przedstawia tego dokumentu drugiej stronie. To jest niezmiernie ważne, żeby ten dokument otrzymać. Bo jeżeli go nie otrzymacie, to przyjdzie do. Momentu realizacji transakcji na closingu, i e, jeżeli ten dokument nie będzie umieszczony, nie będzie oficjalnie podpisany przez obie dwie strony przed e, tak zwanym e, attorney review, rozwiązaniem attorney review, to macie olbrzymią szansę, że zostaniecie pociągnięci do konsekwencji takiej, że będziecie musieli uiścić e, dodatkowo właśnie e, cokolwiek było powiedziane, a nie podpisane. Podczas negocjacji, które odbywały się na samym początku przy składaniu oferty. Nie chcę Wam tutaj gmatwać nazw tych wszystkich dokumentów. A mamy tak naprawdę na dzień dzisiejszy 4 czy 5 nowe dokumenty, które możemy dołączyć do transakcji właśnie kupna nieruchomości. Jest to niezmiernie ważne, żebyście współpracowali z agentem, który będzie Wam umiał przedstawić sytuację, jak na dzień dzisiejszy współpracować właśnie przy składaniu oferty, jak negocjować z drugą stroną odnośnie komisowego dla Waszego agenta, no i oczywiście jak przedstawić daną. Ofertę tak, aby seller wybrał waszą, jeżeli, jeżeli jesteście w sytuacji, kiedy macie do czynienia z multiple offer situation. To tak, to tak wstępnie na ten temat. Kochani, dzwonicie, pytacie się, macie bardzo dużo pytań. Mój telefon jest zawsze dla Was czynny. Dzwonicie, pytajcie się, zanim podejmiecie decyzję. Ja uważam, że zmiany, które są wprowadzane, są fantastyczne dla nas, dlatego że agent, który reprezentował kupujących niejednokrotnie narażał się na sytuację, kiedy pracował 2 3 4 5 miesięcy czasami dłużej z kupującym gdzie on później kupował nieruchomość zupełnie z kimś innym podpisywanie umowy na samym początku i zrozumienie tego w jaki sposób pracuje wasz agent i co robi dla was wasz agent jest niezmiernie ważne więc podpisywanie umowy żeby zobaczyć nieruchomość bardzo Pomaga zarówno, my się wydaje, kupującemu, jak i agentowi, który go reprezentuje. Oczywiście spowoduje to również, mam nadzieję, sytuację, gdzie będziemy, nie będziemy korzystali z agentów, którzy tak, tak zwanych agentów, którzy otwierają nam drzwi. Pamiętajcie, że każdy agent, który pokaże nieruchomość, jest automatycznie. E, e, liczony jako część transakcji, więc jeżeli współpracujecie z agentem, a wykorzystujecie, wykorzystujecie agentów, którzy są łatwo dostępni online, na przykład przez serwisy, e, które na to zezwalają tylko i wyłącznie do tego, żeby otworzyli wam drzwi, to mam nadzieję, że pomoże to właśnie tym agentom e, uniknąć takich sytuacji, gdzie będą po prostu traktowani naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby otworzyć drzwi i żeby komuś pokazać nieruchomość. E, Traktujmy to naprawdę e, poważnie, ponieważ e, agenci, którzy wykorzystują swoją... Wy, wykonują swoją pracę reprezentując kupujących, absolutnie poświęcają wam i są wam lojalni w 100%. I tego zawsze wymagamy od wszystkich naszych klientów. I nareszcie prawo zmienia się tak, że, że będziemy musieli podpisać tą umowę reprezentacji, zanim oficjalnie będziecie mogli zobaczyć nieruchomość na nieruchomość, którą będziecie chcieli kupić. Także mm, to jest bardzo ważne, no ale oczywiście przypominam, że e, różni są agenci i naprawdę trzeba zwracać uwagę przy negocjacjach. Czy, kupując, czy sprzedający będzie pokrywał część komisowego, czy będzie pokrywał całe komisowe, i czy dokument, który o tym mówi, będzie dołożony, dołożony do waszej końcowej, do waszego końcowego kontraktu. Niezmiernie ważne. Także, kochani, życzę Wam super transakcji, życzę Wam miłych współpracy, miłej współpracy z agentami, którzy będą wam, was reprezentowali. No i mam nadzieję, że może lepszych decyzji przy wyborze takich agentów, którzy będą was. Reprezentowali. Reprezentowali. Są to zmiany, tak jak mówię, dla mnie jak najbardziej pozytywne. Natomiast jeżeli chodzi o rynek, który na dzień dzisiejszy, na który na dzień dzisiejszy mamy, to automatycznie również ze zmianą, które, które nadchodzą, jeżeli chodzi o zmianę interest rate, która jest tak naprawdę nam oferowana od jakiegoś czasu, pamiętajcie, że a razem z tym idą inne zmiany, i już w ostatnich dwóch tygodniach widzimy e, ogrom nowych domów, które wchodzą na rynek. Oczywiście, nadal mamy ponad 5 milionów a, domów za mało w całych Stanach Zjednoczonych. E, niektóre Stany są e, przesycone, niektóre są nadal. E, e, bardzo mało zaopatrzone, jeżeli chodzi o nieruchomości. Chicago, jako miasto, ma coraz więcej. Na przedmieściach w ostatnich dwóch tygodniach pojawiło się więcej domów, najwięcej domów jak dotychczas od czasu, kiedy mieliśmy pandemię, czyli od, tysiąc, sorry, od 2019 roku. Natomiast, natomiast na dzień dzisiejszy mi się wydaje, że również kupują, sprzedający, którzy wystawiają domy, zdali sobie sprawę, że oprocentowanie Nigdy już, na, nigdy, może nie nigdy, ale jak, naj, jak na dzień dzisiejszy nie wydaje się, żeby w przeciągu następnych paru lat spadło na tak niskie poziomy. Więc ci ludzie, którzy muszą sprzedać, lub ludzie, którzy odczuwają strach przed utratą swojego tak zwanego equity, czyli tego, co mają w tej chwili nadbudowanej wartości na swoich domach, będą te domy wystawiali na rynek. I też chcę zwrócić Wam uwagę, jeżeli jesteście jednym ze sprzedających. Że naprawdę warto oferować y, y, compensation, czyli wynagrodzenie dla agenta kupującego, ponieważ to może jeszcze działać przez chwilkę, ale jeżeli na rynku będzie się pojawiało coraz więcej domów, a na to wygląda, y, nie chcecie być pozostawieni y, z tyłu a, i y, wasze domy, y, wasze domy, jeżeli nie będziecie oferować wynagrodzenia dla drugiej strony, y, mogą stać na rynku dużo dłużej lub mogą się nie sprzedawać, bo agenci czy ich klienci będą decydować się, że nie chcą. Pokazywać tych domów właśnie ze względu na to, że obarczoną tym kosztem będzie druga strona. Także, mm, oczywiście, jeżeli myślicie o sprzedaży nieruchomości, my w tej chwili pracujemy również na systemach, żeby to troszeczkę ułatwić jednej i drugiej stronie. Także, jak najbardziej, są systemy, które opracowujemy, które możemy użyć w przygotowywaniu Waszego domu na sprzedaż. Jesteśmy, wydaje mi się, Całkiem fajnie przygotowani do tego, żeby zarówno serwować e, klientów, którzy myślą o kupnie, jak i o sprzedaży, i gdzieś znaleźć e, fajne rozwiązania dla nich. E, mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać również z pożyczkodawcą, który powie Wam o Nowych możliwościach, które na dzień dzisiejszy wchodzą w życie właśnie ze względu na to, że to wynagrodzenie będzie musiało być dzielone jednak między sprzedającego i kupującego. Także jeszcze raz, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to dzwońcie. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam troszeczkę tak bardziej. E Łatwiejszym językiem to, co w tej chwili dzieje się na rynku, ale wiem, że to jest temat bardzo skomplikowany i osoby, które nie żyją tym codziennie, tak jak my, mogą mieć zdecydowanie dużo więcej pytań. Bardzo chętnie usiądę z Wami wytłumaczę Wam dokładnie, na czym to polega. Także zapraszamy Was do współpracy i mamy nadzieję, że przyszłe transakcje będą dla Was bardzo satysfakcjonujące. Pozdrawiamy.